Cześć, witam was bardzo serdecznie i pozdrawiam. Kolejny materiał i kolejny Nightmare Dungeon. W związku z tym widzimy się już, drodzy mili, na miejscu. I już witają nas slumsy Gulranu. Pamiętam, jak tutaj w pewnym wątku fabularnym się troszeczkę męczyłem. Mamy uwolnić tutaj 6 więźniów. Myślę, że to nie będzie jakieś mega duże wyzwanie. Będziemy musieli ich znaleźć więcej. Pewnie zajmie nam szukanie tych więźniów. Chociaż słuchajcie. Te motylki latające tutaj, czy co to? Okej, okay, pierwszy więzień do kolekcji. Ach, tak liniowo tu na razie. Już tu widziałem skrzyneczkę jakąś. Okej. Okay. Wilczki. Coś jeszcze? Są, przychodzą cały czas. Pajączki doszły. Ale my sobie z nimi tu poradzimy jakoś. Oj, 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 oj. Co tu się stało? Co tu się wydarzyło? Ale tu przedmiotów. Małe? Pięknie, tu wszystko trzeba wyzbierać. To się przyda nam na surowce, materiały i inne rzeczy. Pierścień jeszcze tu by się schował. I teraz co najważniejsze? Skrzynia. Też bardzo fajnie. Amulet jakiś, legendarny. Okej, okay, tu mamy więźnia. Pierw tego ogarniemy. Fajnie, że oni też nam wyrzucają to, co mogą, czyli buteleczki do leczenia. Już trochę chaos się robi, trzeba przyznać. Naładujmy sobie trochę furii. Dobra, jest też kapliczka. Czemu ja jej nie mogę użyć? Dobrze. Jadka fajna tu, trzeba przyznać. Ekstra, kolejna skrzynia. Przeklęta kapliczka, czyli to my przez to, że kliknęliśmy tą kapliczkę. Tu taka masakra się stała. Prochów pieczęci, one chyba będą do ulepszania tych pieczęci naszych, więc musimy to zbierać koniecznie.
I będziemy starali się być może już w kolejnym odcinku sobie je ogarnąć. Co on nastrzała tutaj? Co to był? Co to był? Mała skrzyneczka, bardzo fajnie. Ametyst. Mocny kaptur, tak to było? Jak wiecie, szybko zebrałem, że nie jestem przekonany. Bardzo ładnie. Kopnięcie też daje radę tutaj, w wielu sytuacjach nas ratuje. Co to za kwiatek tam wybuchał? A ten tu taki nieruchawy więzień, ale już. Czterech ogarniętych. Dobrze. I wszystkich pod drogą chyba zebraliśmy. Przynajmniej tak mi się wydaje, że nikogo nie pominęliśmy. Oj! Dobrze, poszło. Tutaj próbował nas zatruć. Taki czaruj z niego od zatruwania. Ale wybrnęliśmy z tego. Bardzo fajnie mi się gra dzisiaj. Takich załatwię. Też od razu to ogłuszenie idzie lepiej, jak przywołańców sobie wezwiemy. I co? Tu ostatni więzień, ale na pewno jakiś bosior. Na sam koniec. Bardzo ładnie, kolejny raz. A, tu jeszcze... Osa! Lata koło nosa nam. Dobrze, gdzie on tu jest? Ale to chyba też taki duszek już tylko. Najdroższa. Śmierć idzie po tę przeklętą norę, którą zwiemy domem. Blady nieznajomy, który kazał do siebie mówić Eliasz. Kręcił się dziś po kuchennych korytarzach. Gdy mnie zobaczył, podszedł, by zapytać o nadzorcę więzienia. Skierowałam go do pałacowej straży. Minęło zaledwie kilka godzin, a służba zaczęła szeptać o jakimś nieszczęściu, które zdarzyło się w lochach. To mógł być tylko on. Mam okropne przeczucia. Spotkajmy się w herbaciarni dzisiaj wieczorem, dobrze? Kubek czegoś ciepłego i twoje towarzystwo dobrze mi zrobią. Na zawsze twoja Ojuna. Kurde, niesamowita historia. Mi się wydaje, że my jak przychodziliśmy tutaj sobie przez te slumsy, to zwyczajnie nie odnaleźliśmy tego liściku. Jestem ciekawy, co tu jest. Klucz. Zgładź opętanego brutala i zabierz klucz do więzienia. Nie przejdę tędy, serio? Ekstra, tu wygląda na mapie, jakbym mógł tędy przejść bez problemu. Dobra, mamy klucz. Czysta formalność. Taki zakamarek, bez niczego, bez żadnej nagrody. No bywa i tak.
zgładź wszystkich wrogów. Poszło. Nadal komplecik buteleczek. Tu są jeszcze wrogowie. Skąd tu ten kościotrup? Kolega kościotrup próbował nas dobić na koniec. Tu jest kapliczka. Miejmy nadzieję, że nie przeklęta. Nie w tą stronę miałem odskoczyć, wybaczcie. Wybaczcie, to by mnie mogło kosztować zbyt wiele, nie? Dobra. Pieczęć koszmarów. A tu co taki samotny pan? Ja się pytam. Dobra. Zbierzmy. Czy to wszystko? Pozostało 6, czyli co? Tu będą. Mam nadzieję, że tutaj. No to naprawdę możemy gdzieś przeoczyć jednego pod drogą i to jest kupa roboty wtedy. Wszyscy. Elegancko. Znowu komplecik butelek i wchodzimy na jakiegoś bosiora. W ogóle zatrzymam się tu na chwilę. Jestem ciekawy, odnosząc się do poprzedniego materiału, czy skoro raz pokonaliśmy rzeźnika, czy możemy go spotkać kolejny raz. Dajcie znać w komentarzach, jeżeli wiecie, bo ja już chyba 3-krotnie na nagraniach przed nim uciekałem, a jak chcecie zobaczyć, jak zawalczyłem z nim na poprzednim materiale, koniecznie to zobaczcie, bo to była wygrana po naszej stronie. Co to? Tych nie lubię. Dokładnie. Nie są takie słabe te ataki tutaj. Ja sobie pouciekam chwilę. Koniec i na koniec jeszcze kopuła i co my dostaliśmy tutaj? Legendarny miecz sieczny i Aurora Gwiazdy. Bardzo fajnie. Bardzo fajne materiały. Tutaj Kinga Zagłady. Zaraz sobie zrobimy na to miejsce, bo tu nie ma co zostawiać takich gadżetów, bo to na materiały się przydaje. Tutaj możemy sobie ulepszać nasze glify. Ja teraz tak sobie spojrzałem, że to było punktów sił woli, co ulepszałem. Do modyfikatorów obrażeń fizycznych i redukcji. Ja tu muszę się zastanowić ewidentnie. Ja mam nadzieję, że te punkciki mogę zostawić sobie na później i one mi nie przepadną. Nie znam jeszcze dokładnie tej mechaniki. Zostawimy je sobie, więc się przekonam następnym razem, czy nadal będę miał te punkty do ulepszania
glifów, to były glify, tak? Tak, dokładnie. Muszę się nauczyć też tej nomenklatury perfekcyjnie, a ja mam nadzieję, że ten odcinek wam się podobał. Jeżeli tak i chcecie śledzić na kanale moje poczynania w Diablo 4, koniecznie zasubskrybujcie kanał i zostawcie dzwoneczek. Cześć!